film, na którym Marcin Dubiel sięga dna. On, jego koledzy i chyba każda osoba na świecie, która wyraziła pozytywną opinię na temat tego filmu. Jednak uważam, że Marcin nie do końca zdaje sobie sprawę, jaki ma wizerunek w internecie. To właśnie afery wizerunkowe Dubiela były często kością niezgody w Teamie X. Marcin Dubiel w pewnych momentach swojej kariery był zdecydowanie jednym z najbardziej znienawidzonych influencerów w całej Polsce. Twórczość Dubiela jest tak pusta, bez wartości, jakiegokolwiek przekazu, że jeśli miałbym podsumować chociaż jeden z jego filmów, to nie wiedziałbym, co powiedzieć. Jak mogliśmy przeczytać na portalach plotkarskich, niektórzy pokusili się nawet o stwierdzenie, że są autorem największego upadku w historii polskiego YouTube'a. I szczerze mówiąc, trudno się dziwić. Lista jego wpadek na przestrzeni tych lat nie sięga końca. Nieudane pranki, wypady do galerii handlowej z nagimi znajomymi, nagrania z oddawania moczu swoich kolegów, danie bezdomnemu Easy, no oraz przede wszystkim opublikowanie storki, na którym jego znajomy nazywa czarnoskóre dziecko. Te wydarzenia z pewnością sprawiły, że ludzie nie pałali do niego sympatią. Tym bardziej zadziwiające i niesamowite jest to, jak bardzo zmieniła się publiczna percepcja Marcina Dubiela na przestrzeni ostatnich lat. Wszyscy hejtowali Natsu i Marcina, a oni rok później są nadal szczęśliwi. Taka para typu my kontra cały świat. Fajnie się ich ogląda w takim naturalnym, szczerym wydaniu. To jest Marcin Dubiel, którego uwielbiam. Tyle emocji jest w tym vlogu. Totalnie śmiech i łzy na przemian. Mega doceniam, że już tyle lat angażujesz się w pomoc dla Kenii. Widać też, że to miejsce działa na ciebie oczyszczająco. Super, tak trzymaj. Najważniejsze pytanie, które teraz musimy sobie zadać. Jak właściwie do tego doszło? Jak Marcin Dubiel z jednego z najbardziej nienawidzonych youtuberów w Polsce i osoby, która zaliczyła największy upadek w historii polskiego YouTube'a, wrócił na dobre tory i zmienił swój wizerunek o 180 stopni? Kariera Marcina Dubiela tak naprawdę zaczęła się dzięki portalowi Ask.fm. Możecie nie znać obecnie tego portalu, między innymi dlatego, że praktycznie on już teraz nie istnieje i bardzo mała ilość osób z niego korzysta, dlatego szybka definicja z wujka Google specjalnie dla was. Ask.fm to ogólnoświatowy serwis społecznościowy, w którym możesz zadać każdemu ciekawe pytanie, anonimowo lub jawnie. No i na przełomie 2013 oraz 2014 roku portal ten miał naprawdę sporą popularność. Takie osoby jak Łukasz Wawrzyniak, obecnie bardziej znany jako kamerzysta, Adrian Polański, szerzej znany jako Polak, czy właśnie Marcin Dubiel, tam stawiały swoje pierwsze kroki na ścieżce influencerskiej. Jak widzicie, wyżej wymieniona trójka jest nawet na wspólnym zdjęciu, które zrobili w warszawskich Złotych Tarasach. Bycie na Asku pozwoliło mu zdobyć pierwszą rzeszę odbiorców. Osoby te określały się mianem hashtagu DBL, który łatwo rozpoznał fanki bądź fanów Marcina. W ten sposób ten mógł łatwo ich znaleźć, następnie wysłać serduszko, co jak widać na zamieszczonym obrazku dla młodych fanów było bardzo, bardzo wartościowe. Pod koniec 2014 roku pojawia się pierwszy film na YouTubie Marcina, zatytułowany Świąteczna Furia. Prezentuje on zachowania ludzi w trakcie świąt w humorystyczny sposób i pokazuje dystans Dubiela do niektórych takich zachowań. Był to idealny moment na rozpoczęcie kariery, gdyż to właśnie wtedy Ask.fm był w swoim szczycie popularności. Od tamtej pory popularność tego właśnie portalu drastycznie spadła. Natomiast Marcin nie miał już czym się przejmować, gdyż jego kariera na YouTubie zaczęła rozwijać się w zadziwiająco szybkim tempie. Z pewnością ważną osobą, która pomogła w rozwoju na YouTubie, był Stu. Był on personą, która nie dość, że bardzo dobrze wiedziała, jak się wybić, to w dodatku był on bardzo doświadczony oraz wywodził się z tej topki YouTube'a. Idealny nauczyciel. I rzeczywiście, nagrywanie razem filmików i crossy z jeszcze innymi twórcami przyniosły bardzo szybko efekty. Spowodowało to, że kanał Marcina zaczął wzrastać w bardzo szybkim tempie, a Marcin reklamował się jako ten zabawny młody nastolatek, który umie rozbawić publiczność, potrafi się dobrze bawić, a jako że widownia Marcina była młoda, to im się to jak najbardziej podobało. Filmy uderzały w gusta widowni, a Marcin zyskiwał coraz to większą popularność. Zdawać by się mogło, że nic go nie zatrzyma, że największym przeciwnikiem do rozwoju Marcina jest on sam. I okazało się, że tak poniekąd jest. Pierwszą osobą, która wywołała zachowanie Marcina w tablicy, był Gargamel. Dla niektórych dinozaur polskiego YouTube'a, dla innych osoba, która wygra każdą potyczkę słowną. Cała ta konfrontacja wydarzyła się w lipcu 2017 roku. Marcin chyba też uznał, że ma już dość bycia tym nijakim youtuberem, więc został najbardziej irytującą osobą na świecie. Kuba! Kuba! Co? It's a prison!
aczkolwiek ciężko to nawet nazwać konfrontacją. Film Gargamela rzeczywiście odbił się dosyć sporym echem i z pewnością spowolnił wzrost młodego twórcy, jakim był Marcin, gdyż prezentował on te gorsze zachowania Marcina w swoich filmach oraz brak jego dojrzałości. Ustawione pranki, o których wcześniej wspominałem, które miały nabrać publiczność, że nie są ustawione, oraz wychodzenie do galerii handlowej, gdzie nagle jeden znajomy decyduje się rozebrać i zacząć biegać nago, co samo w sobie podchodziło pod napaść seksualną i nieobyczajny wybryk. To spowodowało pierwszą falę hejtu i komentarzy pod filmem Marcina, który teraz widnieje na YouTubie jako niepubliczny. Był to dla 21-letniego twórcy prawdziwy reality check. W końcu Gargamel był pierwszą osobą, która nie dość, że miała sporą rzeszę odbiorców, to otwarcie i głośno skrytykowała zachowania Marcina, jakie ten prezentuje w swoich filmach. Jak sam Dubiel stwierdził, wszystko wyszło mu na dobre. Czas leciał, a Marcin nadal wstawiał filmiki na YouTubie i w mniej zawrotnym tempie, ale nadal rozwijał się. Jak sam potem powiedział, pomysł, który narodził się w jego głowie, miał stworzyć piękne internetowe dziedzictwo, które po sobie pozostawi. Chodzi oczywiście o Team X. Milionowe zasięgi, milionowa liczba subskrypcji. Projekt, który dosłownie musiał wypalić. No bo zastanówmy się, mamy dwójkę doświadczonych YouTuberów w postaci Dubiela oraz Tiu, do tego dokładamy trójkę młodych i utalentowanych oraz głodnych sukcesów innych twórców, jakimi byli Lexi, Kostera i Błoński. W czystej teorii plan idealny, doświadczenie i młodość i wszystko się tworzy w całość, no ale nie. Tak jak sam plan rzeczywiście miał spory potencjał i na papierze wyglądał bardzo dobrze, tak ostatecznie wszystko sprowadza się do realizacji, a ta po prostu nie była pozytywna. Dlatego podsumujmy, co Dubielowi udało się osiągnąć z ekipą Teamu X, co było pozytywne, a co poszło nie tak. Znacząco zwiększył on swoje zasięgi, jeżeli chodzi o YouTube'a i Instagrama, oraz pomógł zwiększyć zasięgi jednocześnie innych twórców właśnie z Teamu X. Mowa oczywiście o Kacprze Błońskim, o Julii Kosterze oraz o Lexi Chaplin. Natomiast im dalej w las, tym gorzej tylko jest, bo danie bezdomnemu Easy oraz 1000 zł nie skończyło się najlepiej. Wszyscy wiemy, jaka była reakcja opinii publicznej na ten temat i była ona jak najbardziej negatywna. A potem jest wylecenie do Afryki i nagranie nieszczęsnej relacji na Instagram. Nie wiecie, o jakiej relacji mówię? Właśnie o tej. Ej, Marcin? No? Patrz. Stary. Skośny? Co jest grane? Zdecydowanie. Seria niefortunnych zdarzeń. I żeby jeszcze dodać soli do rany, 12 listopada 2019 roku Gargamel po paru latach wypuszcza drugi film na cały Team X oraz przede wszystkim uderza ponownie w Marcina Dubiela. Zanim jednak przejdziemy do samego tematu filmu, musimy porozmawiać o tym, co wydarzyło się parę dni wcześniej. W swoje urodziny Marcin Dubiel publikuje film o tytule Jak zniszczyła mnie sława. Byłem przekonany, że hejt pojawiający się wokół mojej osoby tylko mnie wzmacnia. Żyłem w przekonaniu, że ten świat uodpornił mnie na wszelkie wyzwiska i negatywne emocje. Jednocześnie poruszając błędy przeszłości, mówiąc o tym, co zrobił źle i jak chce się zmienić. Starali się dawać mi dobre rady, a ja wciąż nie chciałem ich słuchać. Zapowiada on zmianę i wyjazd do Kenii, który, jak sam powiedział, zmieni jego życie. Kim zatem jest Marcin Dubiel, na którego teraz patrzysz? Nie wiem. Wtedy jeszcze nie wiedział, jak bardzo. No i rzeczywiście, było to co najmniej niefortunne. Jedno Instagram story, które zmieniło jego karierę na zawsze. Backlash, który otrzymał w związku z tym, był ogromny. Portale społecznościowe oraz plotkarskie wręcz grzmiały, pisząc o influencerze rasiście, a sam film Gargamela, który został wypuszczony jakiś czas później, był czymś, co można było porównać do ostatniego gwoździa do trumny. Czas zmienić swoje życie, powiedział Marcin. I wyjazd do Kenii zdecydowanie zmienił jego życie. 226 tysięcy polubień, 4,5 miliona wyświetleń. Tak na dzień dzisiejszy prezentują się statystyki do filmu, więc możecie sobie wyobrazić, jak ogromny efekt miało to, kiedy został wypuszczony. 23 minuty materiału o tym, jak Team X to jedna wielka produkcja nastawiona na ciągnięcie pieniędzy z najmłodszych, jak Marcin Dubiel ponownie zrobił ogromny błąd, jak jego nonszalanckie podejście do życia ponownie dało mu w kość i nawet fakt, że odszedł z Teamu X jeszcze przed wypuszczeniem tego filmu, wcale nie ratował jego reputacji w tym momencie. Wydawać by się mogło, że po czymś takim już na pewno Dubiel się nie podniesie. W końcu jest mnóstwo przykładów twórców, którzy po jednym filmie od Gargamela nie byli w stanie wrócić do formy sprzed takowych materiałów. Czemu w jego wypadku miałoby być jakkolwiek inaczej? No może dlatego, bo... Dubiel jest kurwa niezniszczalny. I to dosłownie. Marcin wyrobił sobie odporność na hejt z zewnątrz i jest osobą, z którą hejterzy mają twardy orzech do zgryzienia, bo nawet jeśli go wyzywasz, on i tak będzie robić swoje. I jak tu dojść do kogoś takiego? I rzeczywiście Dubiel nie przejął się dramą. Dalej robił swoje.
W końcówce 2020 roku zadebiutował w Fame MMA, przegrywając jednocześnie swoim byłym kolegom z Teamu X, Kasprem Błońskim. Patrząc jednak z punktu wizerunkowego, ponownie można mieć wrażenie, że Marcin wychodzi z tej sytuacji obronną ręką. Zachowanie Kaspra było na tyle denerwujące dla szerszej publiczności, że to Marcin miał po swojej stronie publikę. To Dubiel ponownie, mimo porażki, zyskał sympatię fanów i ludzie polubili go bardziej niż wcześniej, jednocześnie zapominając o wpadkach, które w przeszłości ten właśnie twórca miewał. Od tamtej pory walczył na galach freakowych regularnie, przegrywając tylko i wyłącznie z Alberto, a jego obecny rekord w MMA to 5 zwycięstw i 2 porażki. I może to jest właśnie powód, dla którego ludzie zmienili od Bilu zdanie. Znaczy, nie to, że ma 5 zwycięstw i 2 porażki, ale to, że nigdy się nie poddaje. To, że na przestrzeni paru lat jego content pod niektórymi względami mocno się zmienił, ludzie zaczęli zauważać jego bardziej człowieczą stronę. W końcu mogliśmy oglądać Marcina w wieku 18 lat i możemy go oglądać go teraz, kiedy ma 26 lat. Pod wieloma względami w końcu dorósł. Jest innym człowiekiem niż był wcześniej. Jest teraz dojrzałym facetem, który wartościuje inne rzeczy w życiu. Wielokrotnie działa charytatywnie. Pokazuje, że można wykorzystywać swoją sławę i pieniądze do dobrych celów. Nie jest już rozwydrzonym nastolatkiem, który robi w internecie co mu się podoba i rzuca do kosza w domu Teamu X za 1000 zł. Jest dorosłym facetem, który rozwija się też pod innymi względami niż tworzenie na YouTubie. Wystarczy spojrzeć na jego zaangażowanie w walkach swoich kolegów. Na jego relacje z mamą. Żeby zobaczyć, że chłopak, którego mieliśmy okazję oglądać wiele lat temu, jest po prostu inny. Oczywiście, nie jest perfekcyjny, ma swoje wady, ale już teraz można powiedzieć, że przemiana Marcina Dubiela na przestrzeni ostatnich paru lat naprawdę robi wrażenie. I robi wrażenie bardzo dobre. Brawo Marcin, dobra robota. A jeżeli tobie podobał się materiał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. A ja tymczasem idę się zabierać za kolejny film.